Siemanko, z tej strony Doman i Burzyk, cześć. Burzyk z laurem olimpijskim, wręcz bym rzekł, na głowie. Zapraszamy na test czegoś, co już kiedyś mogliście widzieć. Było to wówczas Homonto od JBL-a, tym razem mamy Homonto od Sony, czyli taki głośnik typu wearable, głośnik, który zakładamy na szyję, głośnik Sony NS7, SRS NS7. Zapraszamy. Nie jest tajemnicą, że najczęściej testujemy głośniki, w dodatku te mobilne, ale co jakiś czas lubimy, jak wpadnie w nasze ręce jakiś gadżecik właśnie z kategorii audio. Było w 2018 roku właśnie to Bose'owe dziwactwo, tak to wtedy nazywa. JBL-owe. Dlaczego ja powiedziałem Bose'owe? Bose też ma takie coś. Ma, no. Hooker też ma za 40 zł. Ale tak, tak, to było od JBL-a. Też tego typu głośnik. Teraz mamy propozycję Sony SRS NS7. Zajrzyjmy do zestawu na pudełeczku. Wizualizacja, jakieś tam informacje o tym, jak to można używać. Trochę o funkcjach. A w środku mamy oczywiście głośniczek, ten zakładany na szyję. Mamy dodatkowe pudełko z przewodami, ale też z papierologią. Sony zawsze dużo nam dorzuca tych papierów, ale tym razem wyjątkowo jest też specyfikacja całkiem rozbudowana. Tutaj mam już odłożoną. Już pogiąłem trochę, zaraz będę czytał specyfikację. Mamy też transmitter, który podłączamy sobie do telewizora, żeby można było trochę ograniczyć opóźnienia w przesyłaniu danych, żeby można było skorzystać z dodatkowych funkcjonalności. Zaraz to omówimy. Mamy USB typu C do ładowania. USB typu C też do ładowania, ale możemy mieć i do tego transmitterka, bo on musi być z zasilaniem. I mamy optyka, bo po optyku można sobie podłączyć do telewizora. No i to wszystko, trochę tego jest generalnie. Szkoda, że żadnego etui, takiego nawet jakiegoś szmacianego nie ma w zestawie, żeby można było sobie to zapakować, jak gdzieś jedziemy. Na szyi tam jest. No ale jak będę chciał nie na szyi, to bym chciał sobie to zapakować. Zapakować panu? Nie. Gazetka rozłożona, niczym do porannego śniadania, a już my po śniadaniu. Więc opowiedzmy troszkę o specyfikacji technicznej tego naramiennego głośnika od Sony. Od razu warto dodać, że jest całkiem lekki, waży około 300 gramów, więc no, jakoś tak bardzo go nie odczujemy na szyi. Elastyczny jest bardzo, mam wrażenie, że elastyczniejszy od JBL-a, tamten był, bo tamten po całości tak szedł. Mhm. To była taka konstrukcja po całości, przez co był sztywny, a tutaj możemy elastiko, bombastiko sobie w miarę tamto do szyi dostosować. Wymiary 244x53 na 186 mm. Wiadomo, że tak ciężko to w 100%, jak się giba śmiesznie, ciężko to tak w 100% potwierdzić, ale mniej więcej o takich wymiarach możemy mówić. Poza tym dodajmy, że w środku mamy dwa głośniki od spodu. Ha, wygląda, że taki robot. Żuk. Żuk gnojarz. To jest fajniejsze, bo sound gear od JBL-a był cały sztywny. No przecież mówiłem. A. No. Ale gnojarz zajebisty. Jeszcze słów kilka o przetwornikach. Warto powiedzieć, mamy jakby takie pasywne od spodu, 32x33 mm, bo dźwięk ogólnie i te pozostałe głośniczki, to wszystko do góry idzie, żeby do naszych uszu, że tak powiem, dobiegało. Poza tym mamy tutaj Bluetooth 5.0. No generalnie na te 20-30 metrów możemy się spokojnie oddalić od urządzenia głównego. Mam na myśli na przykład, nie wiem, konsolę, telewizor czy smartfona, w zależności od tego, do czego będziemy chcieli to podłączać. Jeżeli chodzi o Bluetooth, to mamy tutaj SBC, AAC, LDAC, więc wszystko, co trzeba, jest. No i słuchajcie, też trzeba jeszcze uzupełnić, że mamy tutaj oczywiście wbudowany mikrofon, bo może to być zestaw konferencyjny też jednocześnie. Jak nie chce nam się zakładać słuchawek w domu, jak mamy, nie wiem, jakieś spotkanie, wideokonferencję, to wtedy można z tego skorzystać. Bardziej zastosowanie właśnie do wideokonferencji, konferencji audio w domu niż gdzieś w biurze, no bo w biurze osoby, które będą obok nas, też by słyszały to, co mamy do powiedzenia, więc lepiej gdzieś tam, jak w domowym zaciszu sobie korzystamy, wtedy z tego wielokierunkowego mikrofonu możemy skorzystać. Mamy tutaj wbudowany akumulator litowo-jonowy, który umożliwia nam pracę nawet do 12 godzin, więc no tutaj oczywiście do 12 godzin maksymalnie, ale to wszystko zależy od tego, jak słuchamy. Tak naprawdę to jest przedział
6-12 godzin, bo jeżeli słuchamy na maksymalnej głośności, to wtedy będzie spadać nam mocno, jeżeli tylko, nie wiem, rozmawiamy, no to wiadomo, że ten czas będzie się wydłużał, także no, akumulator nie jest najmocniejszą stroną tego, zwłaszcza, że ładuje się przez około 4 godziny, ale mamy coś, co nazywa się szybkim ładowaniem, 10 minut i 60 minut, 10 minut ładowania, 60 minut pracy, no to myślę, że jak mamy jakieś spotkanko, godzinkę, nie naładujemy. Możesz zadzwonić zaraz, tylko musisz odejść kawałek, jak chcesz zadzwonić, z nami tutaj porozmawiać. A co, też chce wystąpić w tym materiale, zaraz do nas zadzwoni. To do mnie dzwoni. Czekaj, ja tu odbiorę. Nie wiem, gdzie jest przycisk. Tu jest przycisk. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Żona mówi do męża. Kochanie, usza w tył. Żółw. Ja. Ciekawe, czy tego suchara było słychać. Na pewno było słychać, bo jest tuż przy mikroporcie. No właśnie, jest tuż, i tu jest na maksa. Nie, tu. A teraz coś, o, zobaczymy teraz. Powiedz coś teraz. Halo? Teraz jeszcze. Słychać mnie? O, teraz to ja sam siebie słyszę. Teraz było lepiej słychać tego sucharka. Nie wiem, czy mam nadzieję, że widzowie to słyszeli. Było na pewno. I jakość od razu możemy powiedzieć, że jest naprawdę niezła. A jak ty nas słyszysz? Bardzo dobrze. A mnie słyszysz, jak ja tutaj coś mówię do tego mikrofonu też? Też słyszę. Czyli tak są osoby gdzieś, jak się zbliżymy trochę, to można też porozmawiać. Pst, pst. Ale najważniejsze jest to dla tej osoby, która siedzi tak jak ty, żeby sobie rozmawiać. Ty jesteś taki zanurzony w rozmowie. Szalenie. Szamotam się coś jeszcze na koniec. Do kieszeni koło. Także te funkcje rozmowy są... Ja muszę go rozłączyć. Poczekaj, wiesz jak się nazywa byk po praniu? Co po praniu? Byk. No. Skurczy byk. Ojej, no, to... w praniu za wysokiej temperaturze chyba. Żółw był lepszy. Mam nadzieję, że słyszeliście. Nie, ten... rozłączam go. Fantastyczny dowcip o żółwiu. Rozłączyłeś elegancko. Dziś, przycisk działa dobrze. To zaraz o przyciskach przy okazji wyglądu będziemy mówić. Słuchajcie, no mamy też o konstrukcji zaraz. Jeszcze w kwestii specyfikacji warto dodać, że tutaj też mamy Bluetooth 5.0 w tym nadajniku bezprzewodowym WLA NS7, tak się on nazywa. Mamy też tutaj wagę około 29 gramów, 58 na 23 mm. Jeżeli chodzi o średnicę i wysokość. Mamy tutaj optyka, mamy zasilanie z poziomu USB-C. No jeżeli chodzi o Bluetooth, to A2DP, SBC, jeżeli chodzi o kodek. No powiem tak, to jest dobre, właśnie jeżeli zależy nam na jakichś mega niskich opóźnieniach, czyli przykładowo chcemy sobie podłączyć do PlayStation, to wtedy może, albo do telewizora bardziej, bo PlayStation to teraz wszystko bezprzewodowo. Chyba w Sony już nie ma. Nie ma chyba optyka, nie? Chyba nie ma. W czwórce jeszcze było. W czwórce było pro. W czwórce pro było. W czwórce było pro. A tutaj nie ma. Tu nie ma optyka, czyli tylko jakbyśmy sobie podłączyli do telewizora ewentualnie. No ale to też temu ma służyć, żeby możliwości telewizora gdzieś nam rozszerzać, ale o funkcjach za chwilę. Sony zachęca nas do pobrania aplikacji, które mogą trochę rozszerzyć możliwości tego naramiennego głośnika. Po pierwsze Music Center, no to jest absolutnie znana Wam na pewno dobrze aplikacja. Tutaj można sobie podejrzeć stan naładowania baterii, to czy słuchawki są połączone oczywiście. No, ustawienia bardzo, bardzo podstawowe są w tej apce. Zdecydowanie bardziej przydatna będzie druga aplikacja, dedykowana do słuchawek ogólnie, no ale gdzieś też Sony kategoryzuje wśród słuchawek ten zestaw. Tutaj już mamy opcji troszkę więcej, mamy po pierwsze status, mamy też tutaj możliwość troszkę korekcji, jeżeli chodzi o equalizer. Możemy dzięki temu charakterystykę tych słuchawek delikatnie zmienić. Samemu też możemy się w equalizerze troszkę tutaj pobawić, jeżeli chodzi o ustawienia. W ustawieniach mamy też opcję analizy 360 stopni, ale no tak naprawdę moim zdaniem ta analiza to bardziej do słuchawek byłaby wskazana. Ja jakiejś mega różnicy tutaj nie widzę. Same słuchawki już w sobie działają w takim trybie 360 stopni, więc te różne dodatkowe rzeczy, no to myślę, że no dla osoby, która korzystać będzie dużo, może sobie sprawdzić jeszcze ewentualnie taki dodatek. Mamy też tutaj ustawienie, czy nastawiamy się na połączenie, czy nastawiamy się na jakość dźwięku, jeżeli chodzi o Bluetooth. Też tutaj jakieś mamy aktywności, nawet można sprawdzać. No i system, czyli możliwość ustawienia automatycznego włączenia, wyłączenia. W czasie może być 15 minut najmniej, najwięcej mogą być 3 godziny. Poza tym możemy w ogóle ustawiać, żeby się nie wyłączały. Możemy ustawiać, żeby się aktualizowały automatycznie albo nie. No to już w zależności od tego, co tutaj wolimy.
podstawowa aplikacja, też można zarządzać tutaj playerem naszym wbudowanym w smartfona, który sobie zainstalujemy. Najważniejsze w tej apce jest to, że mamy equalizer, no bo jak może komuś będzie trochę za mało basu, to może podbić, czy tam za dużo wysokich tonów, no to każdy jakoś tam sobie to ewentualnie może skorygować. My tu gadu gadu, a jeszcze wam w sumie tych słuchawek, nie słuchawek, głośnika naramiennego nie pokazaliśmy. Także proponuję, żeby zdjąć go na chwilę z szyi, chociaż zdecydowanie lepiej go trzymać właśnie tam niż gdzieś na biurku i coś się niecoś powiedzieć. Już o wymiarach mówiliśmy, o wadze też, ale warto powiedzieć o wykonaniu. Już mówiliśmy, że jest elastyczny, całość tutaj spasowana naprawdę dobrze. Te materiały są też przyjemne w dotyku ogólnie, takie gumowane troszkę jest to tworzywo. Takie dwa banany. Tak, dwa banany takie złączone w jednego dużego banana. Poza tym siateczka na górze, która będzie chronić przetworniki i całą elektronikę i też... Wzmocniona. Tak, będzie chronić też tam jednocześnie mikrofony, które są wbudowane. Ja w ogóle nie wspomniałem chyba przy okazji... IPX4. Właśnie, IPX4 jest tutaj dostępny, czyli zachlapania jakieś tam delikatne, taka możliwość tutaj jest, jeżeli chodzi o ochronę. Elastiko widzę, pokazujesz. Mikrofony są gdzieś od góry, tak samo jak głośniki. Nie, jest tu. Gdzie jest mikrofon? A tu jest mikrofon, tak? Ja myślałem, że są od góry mikrofony. Pytanie, czy to jest jakiś system mikrofonów może, że jeden tutaj, a reszta gdzieś tam jest jeszcze wbudowana, żeby nas lepiej było słychać. To jest jak kierownica F1 teraz. To do wszystkiego się to nadaje. Albo tego, w jakichś tych Teslach też takie tak. Podobne, nie? No, wszystkiego to pasuje. Kurde, żeby to tak skonfigurować, taki żeby działało... Kształt. Już Wii U miało takie bezprzewodowe kierownice. Z gamepad, z tych kontrolerów się robiło. O, panie, żeś chyba za ostro piknęło, chyba podjechałeś za blisko. DRS włączyłeś. A co konkretnie na obudowie znajdziemy? Z lewej strony mamy plus minus, regulacja głośności, środkowy przycisk to play, pauza, odbieranie, kończenie połączeń. Na drugiej ściance znajdziemy włącznik, znajdziemy też, jak od razu po włączeniu przytrzymamy, to wtedy będziemy w trybie parowania Bluetooth. Tutaj mamy też diodę i mamy możliwość wyciszenia mikrofonu, jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nas słyszał podczas, nie wiem, grania czy coś, no to możemy to w każdej chwili wyłączyć. Dobrze wyczuwalne są te przyciski pod palcami, taki przyjemny skok. Jeszcze z drugiej strony mamy tutaj zaślepkę, pod którą znajduje się USB typu C, konkretnie tutaj mamy. Możemy ją odgiąć i dzięki temu słuchawki ładować. No ciekawie wyglądają. Mam wrażenie, że dzięki temu, że są elastyczne, to są ciekawszą propozycją od JBL-a pod kątem takiej ergonomii pracy. To prawda, ale też bardzo fajne tworzywo to, które jest na pleckach. Twarde już, to nie jest tak jak mięciutkie jak ta zewnętrzna część, ale nie brudzi się. Nawet ciężko zrobić tutaj jakieś takie poważne odciski palców. Ja mam ręce nakremowane, a mimo to... I słońce ostre jest teraz, nie? I po ostrym słońcu, także naprawdę, jeśli chodzi o zachowanie czystości, to myślę, że tu będzie bardzo prosto i przyzwoicie. Także koszuli białej, eleganckiej, może tak prędko nie zabrudzą. No tak. No, no i logosany małe. No tak, bo to przede wszystkim jest gadżet. Gadżet, który sprawia, że jak mamy to na sobie, to wyglądamy trochę inaczej. No. Dla niektórych może wyglądamy jak dziwaki. Jakbyś na wsi zrobił taką przebieżkę w takich słuchawkach, to by myśleli, co to za człowiek w ogóle jest. Co się stanęło? Ale to też jest odpowiedź trochę na tych, którzy, bo teraz w lato się pojawia dużo hejtu na osoby, które korzystają z głośników mobilnych, nie wiem, na wycieczkach pieszych, idą sobie gdzieś na spacer w góry do lasu i mają przypięty głośnik do plecaka i słuchają sobie głośno, a nawet średnio cicho, no to już wiadomo, będzie słychać. A jak mamy takie naramienne głośniki, to wiadomo, że dźwięk na zewnątrz się wydobywa, ale jednak możemy ciszej słuchać i dzięki temu my słyszymy też jednocześnie głośniej. I trochę może będziemy mniej denerwować te osoby, które tak marudzą na tych z głośnikami, czy na rowerach, czy do plecaków. No mi to nie przeszkadza, każdy sobie żyje po swojemu, ale... No tak, oczywiście, ale jakbyś, wiesz, szedł, nie wiem, na jakąś wyciszającą wędrówkę Doliną Pięciu Stawów i co 10, no nie 10, może co 100 metrów byś mijał kogoś z jakimś gangiem Albanii, to też już by cię zaczęło to wkurzać. No tak, a tutaj można sobie jakieś ptaszki ćwierkanie dodatkowe uruchomić jeszcze i... Ha, i siebie wyciszyć i siebie jeszcze wyciszyć, no tak, jeszcze można dodatkowo ten efekt. Ale no właśnie, to o tej muzyce trzeba porozmawiać. Wygląd, specyfikacja za nami, troszkę też o tych dodatkowych funkcjach powiedzieliśmy, ale teraz to najważniejsze. Do czego jest to Homonto, w sensie ten głośnik naramienny? On ma być do tego, żeby troszkę inaczej przeżywać odtwarzanie muzyki, słuchanie muzyki, trochę inaczej przeżywać oglądanie filmów, seriali czy granie, no bo na pewno jest inaczej. Jak mamy tak głośnik położony na ramieniu, jak on jest skierowany do góry, gdzieś ten dźwięk nie przylega nam do uszu, no to wiadomo, że te wrażenia będą trochę inne, ale mam wrażenie, że jest to taki typ głośników, który ciężko zaklasyfikować do jakiegoś odbiorcy. To już naprawdę musi być ktoś,
kto nie ma na co wydawać pieniędzy. Kto nie ma na co wydawać pieniędzy, bo od razu powiedzmy, 1300 zł to jest sporo, to jest naprawdę sporo, bardzo dużo jak za taki głośnik. JBL w momencie premiery kosztował poniżej 1000, a co on sprawdził, hookera można za 40 zł kupić, ale nie chcę nawet wiedzieć, nie wiem, chyba to kupię i sprawdzimy, bo to aż muszę zobaczyć, co to tam za wearable 360 stopni jest w przypadku takiego hookera. Natomiast skupiamy się na Sony NS7. Czego nie można, znaczy nie można powiedzieć, że jak już mamy to na sobie, to jest jakoś... A w ogóle jakoś... włączy mi jakąś muzykę, czy nawet nie będziesz włączał muzyki, nie robimy odsłuchów? W sumie mogę ci coś włączyć, ja wiem, że to będzie inne takie trochę, no ale to też widzowie tak zobaczą. Masz rację, czekaj, to ci tu włączy. Power off. A, to było włączone bardzo, cały czas. Bardzo mądrze, bardzo dobra, mądrze. Dobra, to teraz włączę. No to pokazałeś komunikaty głosowe. Power on. Które są zresztą miłe, jakby pani ci szeptała do ucha. Bardzo ładnie pani czyta. No dobra, to zanim o tym dźwięku, to coś odpalę, no. Mogę odpalić. Zawsze cokolwiek, na chwilę. Coś odpalę i zaraz się wypowiem. Tylko tak nie za głośno, bo to blisko mikroportów, to tak. No dobra, to Fire in Our Lock się tak, odpalę. Zobaczymy, że to jakiś bas wjedzie, czy nie. I od razu sprawdzę equalizer może, co? Jestem za. Teraz jest w takim trybie płaskim. Ale buja. Damy treble boost. Nie, treble boost. Bass boost. There's a feeling. A wyłącz. Jest różnica? Żadnej. Już się nie zapisało. Teraz jest. Mamy jeszcze na przykład, nie wiem. O, teraz damy treble. Bass boosta tam. A ty słyszysz, co ja do ciebie teraz mówię? Czy mnie w ogóle nie słyszysz? Bardzo słabo. To dobrze. No dobra, to teraz może zmienimy na... No damy może coś o hip-hopowego. A basik jest? Jak podbiłem? Trochę lepszy? Trochę jest. Zdejmiemy teraz basy. A teraz wokal. Damy tylko basa jeszcze raz. Wyłącz bass boosta jeszcze. By wyłączyć bass boosta? Tak. Ale ja tak przeskakiwałem co jakiś czas pomiędzy bass boostem a bass boostem, nie bass boostem. No to na bass booście jest chyba gorzej. Chociaż jest bardziej basowo, to... Że wolisz bez? Wolę bez. To dam teraz bez bass boosta na neutralu. Wokala. Jak przestał kibali wokalizm. Bas treble. I bas bus. Dobra, myślę, starczy. Jak wrażenia ogólnie? No to teraz możesz trochę powiedzieć o odsłuchu, ja dodam swoje, zaraz powiemy o innym niż muzyka. No to jest specyfika dźwięku, której ja za bardzo nie lubię. Jest tak ultra przestrzennie i taka ta scena się robi za szeroka. Ja nie przepadam, kiedy tak się dzieje, bo to wszystko słychać. No poza tym, że umówmy się od razu od początku basu, to tutaj jest jak na lekarstwo i to
takiego naprawdę już poczciwego starszego emeryta. No nie stać, nie ma tych słuchawek basu. Jak dałeś bas boosta, no to faktycznie coś tam trochę się podbiło, ale to wciąż nie było ani satysfakcjonujące, ani przyjemne. No fizyki się nie oszuka, na to wychodzi. Jedyne, co się wtedy zwiększyło przy głośności i przy bas booście, to to, że po prostu zaczęło wibrować wszystko mi tutaj na karku. Ale no nie brzmiało to dobrze. A tak poza tym te wysokie, średnie tony, one są, no, są niezłe, powiedzmy sobie szczerze. Ale no kurczę, ja nie lubię takiej tej ultra przestrzenności 360 stopni. Ja lubię, kiedy dźwięk jest czysty, precyzyjny, a nie taki niesie się weter i wszystkiego słuchać bardzo dużo, a tak naprawdę ciężko wyłapać jakieś poszczególne fajne dźwięki, tylko taki chaos się robi. No tak, do muzyki jest zbyt przestrzennie, tu się z Tobą zgadzam. Średnie, wysokie tony naprawdę są przyjemne. Ogólnie dużo słychać dźwięków, też bardzo dużo słychać dźwięków. No właśnie, bardzo za dużo. W utworach basu nie ma. No tutaj, to też pamiętam chyba w tych JBL-a, też trochę narzekaliśmy na bas. No, to nie jest... da się tu zrobić basu, nie da się zrobić bas, no. Za mała konstrukcja, za chuda, zbyt płaska konstrukcja, żeby gdzieś jeszcze duże przetworniki, jakieś pasywne radiatory powciskać i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie w muzyce jest... Wiesz co, może trochę przycisz jeszcze bardziej, bo to jest blisko mikroportu, żeby się nie okazało, że będzie słychać bardziej muzykę niż nas. Nie będzie słychać, wydaje mi się, że nie. Słuchajcie, muzyka, tak jak słyszeliście, no jest zbyt przestrzennie, ale to są bardziej, mam wrażenie, głośniki do filmów, do seriali, do grania, bo powiem Wam, że jak się usiądzie na kanapie, założy to na głowę, znaczy na ramię, na ramiona, podłączy do konsoli na przykład, w moim przypadku Playki 5, odpalę jakiegoś shootera, to fajnie bardzo, jest takie, czujemy się trochę zanurzeni w tej grze, tak? Bo te dźwięki, strzały jakieś, kroki, to wszystko, wiadomo, że to nie jest do e-sportowego grania, ale do takiego casualowego, czy w jakimś RPG-u, jakieś ładne muzyczki, fajne dźwięki, jakieś Diabolo, nie? Generalnie do grania, powiem Wam, że całkiem ciekawy sprzęt, pod tym kątem, że naprawdę dużo tutaj słychać i możemy się zanurzyć w tym dźwięku. To samo w filmach, jak są jakieś akcyjniaki, czy nawet jakieś dramaty, jakaś muzyka ci wjeżdża dramatyczna, skupiasz się. Ogólnie jak zakładasz to na siebie, to bardziej się odcinasz od otoczenia. No to trochę prawda. Jesteś jednak, nie tak jak w słuchawkach, gdzie już całkowicie, bo jesteś gdzieś tutaj, ale jest takie odcięcie, czy to na dworzu, czy to właśnie w domu gdzieś. Też ważne jest to, że nawet na połowie głośności, to ty już mnie prawie nie słyszałeś, jak mówiłem. No, nie? Musiałem się patrzeć na usta, żeby zrozumieć. Tak, że one jednak, to jest taka ciekawa charakterystyka, że gdzieś ten dźwięk taki idzie, że ci odcina cię trochę od tego otoczenia. No ale też trzeba od razu powiedzieć, że wszyscy dookoła też będą słyszeć, nawet jak jest tak 30-40% głośności. Teraz dlatego ja nie wiem, dla kogo to jest. No to jest ten bo problem. Bo jak ktoś chce mieć przestrzenny dźwięk i jeszcze z dobrym basem, no to ma jakiś zestaw kina domowego, czy jakiś soundbar porządny z subwooferem. No, ale jeśli ktoś chce być odcięty od otoczenia, no to ma słuchawki, które są połowę tańsze i grają lepiej. No tak, ale też z drugiej strony, zobacz, tutaj masz przestrzenność bez konieczności rozstawiania sprzętu gdzieś tam, nie? Jest też tutaj kompatybilność z telewizorami Bravia, gdzie powiedzmy, że mamy dobry subwoofer gdzieś tam przy telewizorze, no to z tego subwoofera będzie sobie basik. A ty będziesz tutaj resztę A tutaj reszta jakoś taka rozdzielona. Generalnie masz rację. Z tymi telewizorami gdzieś tam można się trochę pobawić, no akurat nie mam Sony Bravi, więc tego nie potwierdzę, tylko na podstawie tego, co tam gdzieś widziałem, poczytałem, aczkolwiek mówię, do takiego zastosowania codziennego to jest to fajna alternatywa dla słuchawek, głośników, fajny gadżet do tego, żeby trochę inaczej trochę poczuć, czy filmy, seriale, czy gry. Do muzyki trochę gorzej, no tak powiem. Bardziej do takiej entertainment niż do muzyki. Ja bym powiedział jeszcze inaczej, że to wszystko byłoby akceptowalne, gdyby ta cena była inna. No 1300 zł to jest za dużo. Kurczę, no za 1300 zł to kupisz naprawdę i wyśmienite słuchawki Sony, wyśmienite, bo ta seria Wucha. 1000XM, tak, to jest ponoć top światowy, ja nie miałem z tej okazji. I one i odetną cię od otoczenia lepiej, i mikrofonowy zestaw będzie lepszy, i jakość dźwięku to w ogóle nawet nie będzie porównywalna do tego. No tak. No za 1000 zł możesz też kupić sobie jakiegoś soundbara samego. No ciężko, no tak jak mówisz, trochę do wszystkiego, trochę do niczego. Tak, no to jest gadżet, który ciężko przypisać, ale jako ciekawostka do sprawdzenia moim zdaniem mega, bo coś innego można poczuć. No coś innego, poczuć, to tak. Masz rację. Co? Jest ten, to co reklamuje Sony, ten dźwięk 360 stopni faktycznie tu jest i faktycznie to słychać. Ale mówię, no to musi być odbiorca, który naprawdę chce coś innego sprawdzić, tak, bo tak. No, to nie jest zestaw dla każdego, no mówmy się, no. Ale od tego jesteśmy my, żeby sprawdzić, zobaczyć, jak to tam gdzieś sobie w takim codziennym zastosowaniu się
tak sprawuje. Tak, też Sony promujesz do tabletów, do smartfonów. No tak, można to jak na najbardziej. To by fajnie działało. Nie, no właśnie, wiesz, bo to nawet ci pokazywałem, odpaliłem ci filmik na ten, nie, że sobie tam coś oglądasz. Nawet, bo wiesz, jak jedziesz w pociągu, no to już jednak ludzie będą słyszeć, nie? No to właśnie. Już musisz gdzieś w domu sobie oglądać, czy tam, no czy tam jak, nie wiem, gdzieś sobie siedzisz, leżysz. No tak, to tablety, smartfony, tak, łączności tutaj jest, dzięki temu, że mamy Bluetooth, no to można podłączyć do wszystkiego. No ciekawostka, naprawdę bardzo fajnie wygląda, ma tej funkcjonalności trochę, ale nie broni się w żaden sposób stosunek ceny do jakości, no. To już, kurczę, dużo, teraz to dopiero sobie przypomniałem, moje LinkBudsy, które od Sony testowałem, to były też słuchawki, które nie odcinały cię od otoczenia, ale po pierwsze miały dużo lepszą jakość dźwięku, wkładało się je do ucha. Po drugie, rewelacyjnie radziły sobie też w konferencyjnych jakichś takich zastosowaniach. No tu też nie można powiedzieć dobrze. Tak, to ale tam jednak miałeś maleństwo. Zabierałeś sobie z ładowarką. No ja wiem, ja to wszystko. Kurczę, no. Ja to wszystko rozumiem. No to jest ta moda teraz na. Nie potrafię znaleźć. Teraz jest moda na IoT wearables, jakieś różne inne rzeczy. Ludzie zaczynają kombinować i też producenci przygotowują trochę takie sprzęty różne. Jeszcze musimy Bose'a sprawdzić, bo jeszcze Bose ma też tego typu głośnik naramienny i ciekawe, bo Bose... No i którego... No i Hyker. No Hykera też musimy sprawdzić, to prawda, ale chodzi mi o to, że Bose zawsze chwalony przez nas za niskie tony. Tak. Ciekawe, jak wybrnęli uda się w Bose'ie właśnie zrobić. Z tego, musimy to... Mieliśmy JBL-a, teraz Sony, musimy jeszcze zobaczyć, jak radzi sobie Bose, ale na razie Sony SRS NS7, taki naramienny głośnik, przetestowaliśmy dzisiaj. I no cóż, no, ciekawostka. 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 O, to jest dobre podsumowanie. Ciekawostka. Z wami Doman i Burzyk. Cześć, do zobaczenia. Hello.